Cześć, witamy Was ze studia w Ergolu na ulicy Puławskiej, gdzie przygotowaliśmy dla Was porcję najciekawszych newsów i wydarzeń z minionego tygodnia w światowym futbolu. Na początek zapraszamy Was na nasze wszystkie portale społecznościowe, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, a także Patronite, gdzie możecie nas wspierać, do czego serdecznie zachęcamy. A my ruszamy z kolejnym odcinkiem O tym się mówi. Dzisiaj na rozkładzie kilka bardzo ciekawych wydarzeń, bo dużo się działo w ostatnim tygodniu. Ligi też zmierzają się ku końcowi, dlatego też coraz więcej emocji, bo wiele rzeczy ciągle nie wiemy, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia w topowych ligach Europy. Dużo pytań, a odpowiedzi poznamy gdzieś mniej więcej za miesiąc. No i pierwszym tematem, z którym lecimy, no to temat jakże głośny w ostatnich dniach, tygodniach. Mówiliśmy o nim tydzień temu. Chodzi tutaj o Superligę, która tak naprawdę zanim zaczęła funkcjonować, to chyba już tak naprawdę upadła na dobre, bo bardzo dużo klubów się wycofało z tego pomysłu. Na ten moment pozostały trzy, to znaczy Real Madryt, Barcelona i Juventus Turyn, z tego co mi się wydaje. Manifest kibiców przeraził kluby. Myślę, że nie spodziewali się oni takiej reakcji, ale zresztą trudno się dziwić, bo jak miałby zareagować piłkarski świat, piłkarscy kibice, którzy widzą, że coś się dzieje za ich plecami. No jeśli kluby robią coś bez ich wiedzy, to nawet jeśli ten pomysł długofalowo mógłby się opłacić, to nie ma szans, żeby reakcja była pozytywna, no bo samo pierwsze wrażenie, tak? Zrobiłeś coś za plecami, czyli znaczy, że coś ukrywasz, chcesz coś zachować dla siebie. A do tego jeszcze duże pieniądze, które za tym wszystkie szły, które zostały ujawnione, jak te kluby miałyby zarabiać te pieniądze i w jakiej ilości w porównaniu do tych klubów, które by w tej Superlidze nie grały, no to naprawdę bardzo, bardzo duża przepaść, jeżeli chodzi o finanse. Tak, bardzo ciekawe, że takie coś w ogóle ma miejsce na najwyższym poziomie, że nagle się coś okazuje, wszyscy są w szoku, mija niecały tydzień tak naprawdę i już jesteśmy niemalże pewni, że ta liga w ogóle nie wystartuje, więc no brzmi to jak jakieś fanaberie trochę Florentino Pereza i tych najwyższych. Oczywiście on też pewnie wziął winę na siebie, bo obstawiam, że to nie jest tak, że on tym wszystkim tylko i wyłącznie zarządzał. Jednak ci ludzie, ci najwięksi działacze w tych klubach wyrazili na to zgodę, ale woleli schować się w cieni, no i teraz on najbardziej obrywa. No cóż, widzimy jak to się dzieje, jak próbujesz coś zrobić za plecami kibiców. No jedno jest pewne, Superliga raczej nie powstanie, Superliga nie powstanie, na razie nie ma tylu klubów, które byłyby chętne w niej zagrać, więc prawdopodobnie zostajemy przy tym, co aktualnie mamy. A przechodząc dalej, odnośnie Ligi Mistrzów i tego, co się dzieje w UEFA, no to mamy już w tym momencie swojego przedstawiciela w najwyższych władzach w Europie. Tak, w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że wiceprezydentem UEFA został Zbigniew Boniek, który, jak wiemy, ustępuje ze stanowiska prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. No i można tu powiedzieć parę słów, bo oczywiście lubimy narzekać, lubimy też w Polsce mówić o tym, co nie funkcjonuje i to oczywiście jest cały czas dużo rzeczy, które w Polsce, w polskiej piłce można zmienić. Zresztą między innymi dlatego stworzyliśmy nasz program, bo naszym celem, trochę nie wiem czy o tym w ogóle mówiliśmy, ale chcemy zrobić coś dobrego dla polskiej piłki. Mamy nadzieję, że powoli będzie nam się to udawać. To tak na marginesie, ale zostając przy Zbigniewie Bońku, trzeba powiedzieć, że wizerunek Polskiego Związku Piłki Nożnej w Polsce naprawdę no jest teraz na wysokim poziomie. Ludzie szanują to, co się dzieje i ta otoczka, charyzma tego związku jest naprawdę bardzo dobra. No, Zbigniew Boniek na pewno jest bardzo rozpoznawalną postacią i charyzmatyczną po prostu. I myślę, że zasłużenie dostał ten awans do tych najwyższych sfer w UEFA, no bo Zbigniew Boniek w Polsce, co by nie mówić, naprawdę dobrą robotę wykonywał. Nie tylko tutaj na krajowym podwórku, ale też jeżeli chodzi o całą reprezentację naszą. I zobaczmy, że jedziemy w tym momencie już na trzeci turniej z rzędu, na trzecią dużą imprezę z rzędu, właśnie między innymi dzięki temu, jak zarządzany jest PZPN od góry. Różne ciekawe decyzje, nietypowe też, chociażby ta zmiana ostatnia trenera, o której też mówiliśmy, że był to bardzo dziwny moment, żeby zmieniać szkoleniowca reprezentacji. Taki jest Zbigniew Boniek, ale też trzeba powiedzieć o tych pozytywach, które dzięki niemu uzyskaliśmy. I idziemy dalej, przechodzimy do tego, co się dzieje w topowych ligach, bo dzieje się dużo. Zaczniemy od Bundesligi, bo tam mamy naszych przedstawicieli. Z Robertem Lewandowskim na czele. No Bayern Monachium przegrał ostatnio z Mainz 2-1 i tak naprawdę Bayern Monachium nie pokazał żadnych atutów do tego, żeby ten mecz wygrać. Zagrał naprawdę
no trzeba powiedzieć wprost, zagrał naprawdę słabo. Ja nie oglądałem tego meczu, ale jak się spojrzy na skróty, to w pierwszej połowie miałem wrażenie, że Real Madryt, nie wiem czy zagroził w ogóle bramce. Bayern Monachium. Przepraszam, oczywiście. Bayern Monachium, tak. Tak, lewy do Realu jednak nie przeszedł. Jednak nie przeszedł, to tak, prawda. Ale tak, Bayern Monachium naprawdę nie miał tutaj niczego po swojej stronie, żeby w tym meczu wygrać. Cieszy to, że Robert Lewandowski strzelił bramkę w 93 minucie, dlatego że zostały 3 kolejki do końca, a on ma już 36 goli na koncie. Do wyrównania rekordu Gerda Millera pozostało mu 4 bramki, 5. Jeżeli strzeli 5, no to wtedy ten rekord pobije. Liczymy na to, że się uda, ale niestety Lewandowski zdobył żółtą kartkę w trakcie meczu. Więc jak dostanie następną, no to będzie musiał pauzować. Tak, mówmy się o to, żeby tej żółtej kartki nie dostał i żeby udało mu się ten rekord Millera pobić. Będzie musiał uważać na pewno w najbliższych meczach. Bayern jeszcze oficjalnie mistrzem nie jest właśnie przez to, że ten mecz przegrał, ale ma 7 punktów przewagi na 4 kolejki przed końcem nad Lipskiem, także no raczej tutaj jest to przesądzona sytuacja. Jeżeli w następnym meczu wygra, no to przypieczętuje swój triumf w tej lidze. Tak, i myślę, że to się stanie i wszyscy teraz kibicujemy Lewandowskiemu, a z drugiej strony tabeli, przechodząc do kolejnego wydarzenia, smutnego jakby nie patrzeć, Schalke 04 oficjalnie już spadło z ligi. Na ten moment mają raptem 2 zwycięstwa. I no smutne, przykro jest patrzeć na klub, który jest gigantem. Jest gigantem w Niemczech. Oczywiście zawsze był za plecami tych największych, ale jednak też za każdym razem bił się o europejskie puchary. Miał na swoim koncie jeszcze za czasów Tomasza Heidt był bardzo bliski zdobycia mistrzostwa Niemiec. Także przykro patrzeć na to, jak taki klub zalicza tak ogromny spadek. I to taki w takim całym zakresie, bo zdarzały się spadki z powodów różnych problemów finansowych, gdzie była degradacja. Zdarzały się słabsze okresy, jak chociażby Arsenal na początku tego sezonu, czy Borussia Dortmund za Jurgena Kloppa, zostając przy Niemczech, która też przecież była w strefie spadkowej pod koniec pierwszej rundy, ale oni się z tego wygrzebywali. A teraz no widzimy, że Schalke nie jest w stanie nic zrobić, tam zaszły zmiany trenerów. A cały czas ten klub jest gigantycznym dołku, są pretensje kibiców. Coś tam musi być nie tak w środku. Myślę, że tutaj nie dzieje się dobrze w samym zarządzie i pewnie problem jest na linii całego klubu. No na pewno Schalke to jest klub z tradycjami, klub, który od wielu, wielu lat w Bundeslidze zawsze występował, bił się o te najwyższe cele. Smutne, natomiast ja liczę na to, że w przyszłym sezonie ten klub się odrodzi. Powstanie jak popiół, jak Feniks z popiołu i tak naprawdę do tej Bundesligi bardzo szybciutko wróci. No to liczę, bo jednak pamiętam jak Schalke to jeszcze kilka lat temu, wiesz, grało z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Dokładnie. I tak naprawdę grało z Realem jak równy z równym, więc szkoda po prostu tak wielkiego klubu. Przechodzimy dalej i idziemy do Anglii, gdzie w niedzielę miał miejsce finał FA Cup, Pucharu Anglii, w którym mierzył się Manchester City z Tottenhamem Hotspur, w którym, jak przypomnijmy, nie ma już Jose Mourinho, prowadził ich Ryan Mason, człowiek, który musiał przedwcześnie zakończyć karierę z powodu kontuzji. No i teraz przeszedł na ścieżkę trenerską i tymczasowo prowadzi Tottenham. Mógł zdobyć swoje pierwsze trofeum z Tottenhamem, no ale nie udało się to. Manchester City pokonał Tottenham 1-0 i tak naprawdę Manchester City udowodnił, że w tym sezonie jest naprawdę w bardzo dobrej formie i już na kilka kolejek przed końcem jest prawie pewny tego, że wygra Premier League, a do tego jeszcze Manchester City gra w Lidze Mistrzów, więc na pewno to, co Pep Guardiola w tym sezonie robi ze swoimi podopiecznymi, robi duże wrażenie. Potrójna korona cały czas jest w grze. Szkoda Tottenhamu, bo cały czas ich historia i te żarty a propos niezdobywania trofeów niestety będą się ciągnąć. No właśnie, co do takiego żartu mam sam jeden do przytoczenia. Gdzieś widziałem ostatnio taką grafikę, że... Niestety, to nie żart, to jest fakt. Znaczy, to jest fakt. Phil Foden, który gra w Manchesterze City, jest bardzo młodym zawodnikiem i od niedawna gra w dorosłej reprezentacji właśnie tego klubu. W ciągu swojej kariery seniorskiej zdobył już 10 trofeów, czyli więcej niż Tottenham w ciągu ostatnich 54 lat. Więc no, to naprawdę pokazuje, jak Tottenham tych trofeów i tych pucharów nie ma.
Nie zdobywa cały czas, to prawda. Idziemy dalej. Liga Hiszpańska, tam dzieje się naprawdę dużo w samym czubie tabeli, szczególnie ta ostatnia kolejka, którą mieliśmy w ten weekend, bardzo dużo zmieniła i też napięła te sprawy jeszcze bardziej. Dlatego, że przegrał swój mecz, Atletico Madryt swój mecz przegrało 2-1 z Atletikiem Bilbao, Real Madryt mecz zremisował, Barcelona wygrała i mamy też czwartego kopciuszka, można powiedzieć, w tym zestawie, ponieważ Sevilla tutaj... Ktoś, kogo nikt się nie spodziewał, tak. A tutaj Sevilla już zapewniła sobie grę w przyszłym roku w Lidze Mistrzów, bo zajmuje to czwarte miejsce tuż właśnie za tymi trzema największymi w Hiszpanii. No tak, żeby Wam to zobrazować, jak to wygląda w tabeli. Pierwsze miejsce ma Atletico z 73 punktami na koncie. Drugie miejsce zajmuje Real Madryt, który ma 71 punktów. Ex aequo drugie miejsce zajmuje Barcelona, która również ma 71 punktów, ale mecz mniej niż wszystkie pozostałe drużyny, liczące się właśnie o tytuł. No i czwarte miejsce Sevilla, która ma 70 punktów, więc między Sevillą a Atletico, no to widzimy, jak mała jest różnica między tym pierwszym a czwartym miejscem. Mamy jeszcze 4 kolejki do końca, także będzie się dużo działo. Niesamowita jest ta forma Sevilli, która w ostatnim czasie wygrywa mecz za meczem w lidze i tak naprawdę znikąd pojawiła się w tym czubie tabeli, ale trzeba przyznać, że teraz można śmiało powiedzieć, Sevilla jest aktywnie bierze udział w walce o Mistrzostwo Hiszpanii. Ja cieszę się, że tak jest, bo w Hiszpanii zawsze mieliśmy 2 największe kluby, później trzecie Atletico i później gdzieś tam cała reszta stawki. A w tym sezonie Barcelona miała duże problemy tam od środka, natomiast no, jak widać, jeżeli wygra swój mecz zaległy, no to będzie liderem La Liga, więc duże zaskoczenie. My rozmawialiśmy sami, w którymś o tym się mówi, że Barcelona to raczej będzie gdzieś tam w środku tabeli. Ja przynajmniej tak podejrzewałem. Tak się zapowiadało, przecież kolejka po kolejce oni mieli problemy, to już wcale nie był sam początek sezonu. A tu widzimy, że Atletico trochę złapało gdzieś tam zadyszkę. Real Madryt też gubi punkty z tymi słabszymi. Atletico jest zupełnie bez formy, ale Real Madryt jest zmęczony i też myślę, że skupia się na Lidze Mistrzów, jakby nie patrzeć. No i właśnie zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże, bo jeżeli Barcelona by wygrała w tym roku Ligę Hiszpańską, no to chyba sprawiałoby największe zaskoczenie do tej pory, jakie w tym roku są. Ja trzymam kciuki za Kopciuszka, mam nadzieję, że Sevilla zaskoczy nas wszystkich. No to zawsze się liczy na tych najsłabszych. W Lidze Mistrzów tak samo wszyscy za Chelsea. Wiesz, jak ktoś jest kibicem Realu lub Barcelony, to obstawiam, albo Atletico, to obstawiam, że kibicuje tym drużynom. Ja jestem właśnie, zawsze staram się być za tymi słabszymi. Dobrze, idziemy dalej do Francji, bo tam też jest bardzo ciekawa sytuacja. Francja z tych topowych lig jest może taką, o której najmniej się mówi w Polsce, ale jednak warto. Myślę, że w Polsce i na świecie, bo tam od lat dominacja PSG, a właśnie w tym sezonie mamy zgoła odmienną sytuację. Tak, przede wszystkim PSG nie ma absolutnej dominacji. W tym momencie jest drugie i wczoraj mieliśmy bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, bo Olympique Marsylia z Arkadiuszem Milikiem walczy o miejsce w Conference League, w eliminacjach. Właśnie o to małe mistrzostwo Francji, czyli o piąte miejsce. Natomiast Olympique Lyon mierzył się wczoraj z Lille i to było bardzo ważne spotkanie dla sytuacji w tabeli, dlatego że Lille, wygrywając to spotkanie, wracałoby na pozycję lidera, na punkt przed PSG, natomiast Lyon już powoli goni tę stawkę i też musiał te punkty zdobyć, żeby się jeszcze liczyć w walce o mistrzostwo i wygrywał 2-0, ale w tym momencie, kiedy strzelili drugą bramkę, sytuacja na boisku zaczęła się odwracać i mieliśmy niesamowity comeback Lille z Burakiem Ilmazem na czele, który w końcówce meczu strzelił gola na 3-2 dla Lille i w ten sposób drużyna Lille cały czas jest liderem na 4 kolejki przed końcem. Także no będzie się działo we Francji. Warto się zatrzymać na chwilę przy Buraku Ilmazie, który na swoim karku ma już 36 lat, więc to nie jest gracz, który ten prime piłkarski ma przed sobą, teoretycznie ma go ze sobą, a on cały sezon ciągnie Lille i jak widać ciągnie tak dobrze, że Lille w tym momencie lideruje w Ligue 1. To jest niesamowita historia, bo to jest zawodnik, który całe życie spędził w Turcji, w tureckich klubach. On grał we wszystkich drużynach ze Stambułu, co ciekawe. Swoją drogą wygryzł ze składu Trabzonsporu Pawła Brożka. No widzisz. Swego czasu, tak. I Paweł Brożek siedział na ławce, a to właśnie Burak Yılmaz grał w pierwszym składzie. No wiesz, turecki zawodnik w tureckim klubie, ale teraz taki trochę
dziwny transfer mogłoby się wydawać, bo już właśnie po takim przełomowym okresie kariery, dziś już u schyłku, przejście do zupełnie innej ligi, zupełnie innego kraju, zupełnie inne warunki, zupełnie inne środowisko. A tu widzimy, że był to strzał w dziesiątkę i może się okazać to historycznym wynikiem i zakończyć czwartym mistrzostwem w historii dla Lille. Także no i przerwać pasce PSG. Przede wszystkim, tak. Myślę, że to jest taka rzecz. W tym roku w ogóle serie są przerywane. To samo będzie się działo we Włoszech, bo też już wiemy, że Juventus ligi nie zdobędzie. Także, no tam we Włoszech też jest ciekawie, ale chyba nie mamy aż tyle czasu, żeby o tym opowiadać. Rozgadaliśmy się dzisiaj, natomiast zachęcamy dzisiaj, Napoli z Torino gra, więc taki trochę polski akcencik w Serie A, bo Piotr Zieliński kontra Karol Linetti. Chociaż Karol Linetti ostatnio nie gra. Ostatnio nie gra, ale może wejdzie. Może wejdzie, zobaczymy. Będziemy o tym mówić dzisiaj, bo nagrywamy dla Was kolejny odcinek z serii Euromaniacy, także bądźcie czujni, obserwujcie nasz kanał. Tak, i lecimy, już powoli kończymy tą serię, o tym się mówi. Mamy dla Was... Na serii nie kończymy, odcinek. Odcinek kończymy, przepraszam, tak. My znowu przechodzimy na wyspy, gdzie chcielibyśmy opowiedzieć Wam o Rangers Glasgow. Tak, jest to forma ciekawostki, dlatego że o Szkocji mówi się teraz mało w Polsce. Swego czasu mówiło się więcej, kiedy grał tam Artur Boruc, Maciej Żurawski, Celtic grał w Lidze Mistrzów z Barceloną. A jeszcze Maciej Załuska. Między innymi. Tak, Bartosz Załuska. Bartosz Załuska, tak. Tak, i zostając właśnie przy Szkocji, no mamy tam ciekawą sytuację, bo Rangersi, którzy 9 lat temu zostali zdegradowani do czwartej ligi, zrobili 3 awanse z rzędu, żeby wrócić na topowy poziom. Teraz wreszcie odzyskali Mistrzostwo Szkocji i to w niesamowity sposób, bo na 3 kolejki przed końcem mają cały czas 0 porażek na koncie. Co prawda przegrali swój mecz w Pucharze Szkocji, więc na ten tytuł już nie mają szans, ale są już oficjalnie od ładnych paru kolejek mistrzem Szkocji, no i mogą podtrzymać tą passę zwycięską i pozostać w tym sezonie Invincibles. I jest jeszcze jedna ciekawostka związana ze Szkocją, o której powiedz, Stasiek, bo jest... Ostatnie informacje ze świata piłki nożnej mówią nam o tym, że dziennikarze The Sun doszli do informacji, że Rangers i Celtic Glasgow od przyszłego sezonu będą grać w Premier League, gdzie liczba drużyn zmniejszy się do 18. Właśnie te dwie drużyny ze Szkocji przejdą i będą razem grały z Premier League z innymi klubami angielskimi. No i końcówka sezonu będzie wyglądała w ten sposób, że 4 najlepsze drużyny będą grały w fazie playoffów o Mistrzostwo Anglii. Ciekawa wizja. Jestem ciekaw, czy cokolwiek z tego wyjdzie tak naprawdę, bo dużo takich jest. Jest już akceptacja ze strony UEFA. Jeśli chodzi o grę Celticu i Rangersów, dostali oni pozwolenie na to, żeby w angielskiej Premier League zagrać. No więc myślę, że możemy się spodziewać tego. Możemy się tego niedługo już spodziewać i tak naprawdę to dobrze, bo te drużyny zawsze były najlepsze w tej szkockiej lidze, a tutaj w angielskiej Premier League będą mogły rywalizować z tymi, którzy mniej więcej na ich poziomie są. Szkocja może troszeczkę stracić na tym, jeśli chodzi o pewnie prawa telewizyjne, natomiast sama liga pewnie będzie dużo bardziej wyrównana, także no jest to ciekawy pomysł i przede wszystkim nie jest robiony za plecami, nawiązując jeszcze do Superligi. Na pewno tak. Rangers i Celtic skorzystają na tym. To trzeba przyznać. No dobrze, a my kończymy już powoli. Jeszcze tylko ostatnia informacja dla Was, bo w tym tygodniu wraca do nas nasza ukochana Liga Mistrzów. Tak, półfinały już przed nami. Pierwszy mecz już jutro. Real Madrid podejmuje u siebie Chelsea Londyn i w środę mamy tak zwane cash derby, czyli Manchester City kontra PSG. Bardzo ciekawe to będą spotkania. Cash derby, no tak, no mówi się tak. Nie słyszałem. Nie słyszałeś tego określenia? No co o tym, to już od ładnych paru lat funkcjonuje w kontekście tych dwóch zespołów. Nie. Dobrze, także zapraszamy Was do oglądania, żebyśmy mieli o czym mówić za tydzień. A my żegnamy się z Wami. To była taka trochę dłuższa forma, o tym się mówi, więc dajcie znać, czy Wam się to podobało, czy lubicie słuchać o tym, jak rozmawiamy o piłce i o tych najciekawszych wydarzeniach. A może o czymś zapomnieliśmy, może są jeszcze newsy czy wydarzenia, o których nie powiedzieliśmy, a Wy chcielibyście wspomnieć w komentarzu. Zapraszamy Was do komentowania. Dajcie znać, co Wy myślicie o tym, co się dzieje w świecie futbolu. No i trzymajcie się. Do naszego następnego spotkania pozostańcie. Z piłką na ty. Na razie. Cześć.